Cześć, witajcie na kanale Enduro Animals. I na wstępie chciałbym przeprosić za to, że nie było dotychczas vlogów. Znaczy dotychczas, przez jakiś czas nie było vlogów, ponieważ dostałem KTM-a, tak jak mogliście widzieć na poprzednim filmie. No i chciałem się nim trochę nacieszyć. Przy okazji nagrałem jeden materiał, do którego odsyłam tutaj. No i niestety kamerka trochę zaszwankowała, więc tych materiałów nagrałem kilka, lecz niestety nie mogę teraz ich odtworzyć, ponieważ usunęły się. Został mi tylko jeden właśnie ten, który wrzuciłem niedawno, kilka dni temu. No i zapraszam do vloga, w którym opowiem o ubezpieczeniu w enduro. Ok, a więc pewien użytkownik zadał mi pytanie, abym opowiedział coś o ubezpieczeniu w enduro. No i nie do końca wiedziałem, czy ma być to ubezpieczenie odnośnie naszego zdrowia, czy ubezpieczenie odnośnie tego, jak jeździmy na motocyklu, odnośnie ubezpieczenia OC motocykla. Więc opowiem o dwóch. Także zaczynając od tego pierwszego, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Ubezpieczenia, które możemy jakby zastosować w naszym sporcie, czyli w enduro, są to ubezpieczenia, te, które znalazłem. Ubezpieczenia wysokiego ryzyka, sportów wysokiego ryzyka, tak to się nazywa, i ubezpieczenia od sportów ekstremalnych. I są to dwa takie właśnie ubezpieczenia, które znalazłem i które pasowałyby jedynie do enduro, ponieważ inne raczej nie obejmują właśnie tego typu sportów, no i nic by nam nie dały po prostu. Także jeśli chodzi o to pierwsze, które wymieniłem, czyli sporty wysokiego ryzyka, jest to drogie ubezpieczenie i niewiele zakładów ubezpieczeniowych oferuje je, ponieważ takie sporty, jak wiadomo, często są bardzo kontuzyjne, no i firmy ubezpieczeniowe, po prostu im się nie opłaca ubezpieczać właśnie w takich sportach. Jeśli chodzi o te drugie, czyli sporty ekstremalne, no to już tutaj mamy duże pole manewru, ponieważ dużo zakładów ubezpieczeniowych oferuje takie ubezpieczenia. No i moim zdaniem to właśnie ubezpieczenie, czyli od sportów ekstremalnych, najbardziej pasuje do nas, do jeźdźców enduro, jeśli można tak powiedzieć. No i chyba najlepiej to właśnie pasuje do nas. No i niestety tyle znalazłem na ten temat w internecie. Naprawdę jest mało informacji na ten temat, jeśli chodzi o ubezpieczenia na zdrowie w enduro, ponieważ jeździmy po lasach, jeździmy po torach. No i tam, jak wiadomo, upadki zdarzają się bardzo często. No i bardzo często też niestety możemy sobie zwichnąć, złamać, skręcić rękę, nogę bądź cokolwiek. No i dlatego tutaj właśnie pasuje to ubezpieczenie, o którym wspomniałem. Jest jeszcze ubezpieczenie odnośnie zawodów cross country i zawodów MX. Jest to ubezpieczenie, które można nabyć na miejscu zawodów. Jest zawsze odpowiednie miejsce, w którym za odpowiednią opłatę, jest to około 50 zł zazwyczaj. Na 2 dni jest to ubezpieczenie, które chroni nasze zdrowie i jak i motocykl właśnie przed jakimiś wypadkami. Najczęściej to ubezpieczenie właśnie można spotkać na zawodach typu cross country, w których trasa prowadzi przez różne drogi po prostu. Wiadomo, na czas zawodów te drogi są zamknięte, lecz często ludzie bezmyślnie po prostu wjeżdżają na takie ulice. No i niestety czasami dochodzi do wypadków, no i właśnie to ubezpieczenie pozwala pokryć koszty takich wypadków. No i jeśli teraz chodzi o motocykl. Motocykl, jeśli chodzi o enduro, bo rozróżniamy, jak oczywiście, motocykle typu full cross i enduro. Enduro są to motocykle przeznaczone do jazdy w terenie, jak i na drodze jednocześnie. Czyli posiadają oświetlenie homologowane, posiadają rejestrację, papiery i tak dalej. Wszystko potrzebne do tego, żeby motocykl zarejestrować.
No i takie motocykle mogą posiadać właśnie ubezpieczenie OC, które podczas wypadku zapewnia nam środki finansowe do pokrycia kosztów wypadku po prostu. No i właśnie motocykle enduro, właśnie no, to słowo naprawdę zapędziło mi się w głowę. Jeśli chodzi o motocykle enduro, można takie ubezpieczenie nabyć. No i jest to raczej bezproblemowe. Odnośnie motocyklów crossowych, jest to już bardzo ciężkie, aby zarejestrować taki motocykl i uzyskać do niego ubezpieczenie, ponieważ po pierwsze nie ma on oświetlenia, nie ma on papierów potrzebnych do rejestracji. Potrzebna do rejestracji tak jest umowa kupna i sprzedaży, często właśnie sprzedający, jak i kupujący nie zawierają takiej umowy, przez co robią sobie tak przysłowiowy strzał w kolano, ponieważ jeśli motocykl będzie skradziony lub jakieś inne względy wystąpią, no to nie mamy żadnego dokumentu potwierdzającego zakup motocykla, a nawet przy kupnie można taką umowę spisać na kartce papieru własnoręcznie. Potrzebne są do tego tylko dowody, numer ramy i to wszystko, i taką umowę można spisać bez problemu. Ja szczerze zachęcam właśnie do spisywania takich umów, ponieważ potem jest dużo łatwiej przy jakiejś próbie kradzieży lub kradzieży już, których teraz jest naprawdę dużo i w internecie widać, że motocykle są kradzione na potęgę tak naprawdę z garaży, nie z garaży. Złodzieje znają różne metody i motocykl trzeba bardzo zabezpieczyć, no ale odeszliśmy od tematu trochę. Także no, taka umowa jest potrzebna do zarejestrowania motocykla. Motocykl crossowy z mojego doświadczenia można zarejestrować tylko poprzez rejestrację go na tak zwany pojazd SAM, czyli motocykl, który wyprodukowało się, pojazd po prostu, który wyprodukowało się samemu, czyli jest to tak zwana samoróbka. Wtedy można zarejestrować taki pojazd. Często robi się tak na przykład z przyczepami lub jakimiś motorowerami różnego typu. Także jest to możliwe, ale jest to przede wszystkim bardzo czasochłonne, ponieważ jest dużo papierkowej roboty i naprawdę dużo trzeba zaświadczeń, wszystkiego, żeby taki pojazd zarejestrować. A druga rzecz to są pieniądze po prostu. Trzeba dużo strasznie pieniążków, żeby zarejestrować taki pojazd typu SAM. Są to duże koszty, bo po pierwsze trzeba uzyskać papiery po prostu na ten motocykl. Trzeba mieć umowę kupna-sprzedaży, tak jak mówiłem. Trzeba dokupić oświetlenie i to oświetlenie musi być homologowane. To nie będzie tak, że doczepimy sobie po prostu na kierownicy latarkę i to będzie to wszystko. No nie. To musi być właśnie homologowane oświetlenie. Musimy potem dokupić ubezpieczenie i to właśnie ubezpieczenie na pojazd typu SAM będzie działało na drogach, czyli podczas wypadku będą pokryte koszty, tak jak przy stuczce samochodem czy tego typu właśnie wypadkach. No i taki pojazd może być właśnie, tak jak mówiłem, wtedy ubezpieczony. Innego, w innym wypadku nie może być cross ubezpieczony, chyba że wyjątkiem są właśnie te zawody, których możemy wykupić na miejscu ubezpieczenie dwudniowe bądź jednodniowe, zależy od organizatora. No i to by było wszystko. Serdecznie dziękuję, że obejrzałeś ten filmik do końca i mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę, przez co mi pomagasz uzyskać lepsze wyniki na YouTube. Mnie wspierasz, ja mam dużo więcej energii i zapału, żeby robić właśnie takie vlogi, filmiki, w których możesz dowiedzieć się co nieco o różnych aspektach, które Ciebie interesują na temat enduro i cross. Także jeśli masz jakieś pytania, zadaj je właśnie teraz w komentarzu. Ja chętnie odczytam wszystko to, co napiszecie i odpowiem na wszystkie pytania, które pojawią się pod filmami. Przepraszam z góry
że nie kręciłem vlogów od pewnego czasu, ale jak wspomniałem na początku w filmie, odzyskałem KTM-a od właśnie mechanika, otrzymałem go, został zrobiony, chodzi naprawdę dobrze. No i niebawem pojawią się jakieś filmy z jazdy na KTM-ie, ponieważ wiem, że chcecie je zobaczyć, także na pewno się pojawią. No i proszę także o udostępnienia i subskrypcję. Jest Was na razie około 80 osób, także subskrypcje cały czas rosną w górę, przez co bardzo się cieszę. Lecz proszę także o kolejne subskrypcje, aby ten kanał się rozwijał. No i wtedy dajecie mi naprawdę dużo, dużo siły i powera, żeby nakręcać te filmy. Są one po prostu lepsze. No i dzięki. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Na razie. Elo.